Dzisiaj zaprezentuję fragment wykładu Konrada Jerzeka pod tytułem Dlaczego zostałem spirytystą? Oryginalny wykład można było usłyszeć w Warszawie podczas Kongresu Spirytystycznego w połowie stycznia 2019 roku, ale pod innym tytułem. Kim jest ten dziwny człowiek, który będzie dzisiaj mówił o duchach? Konrad Jerzak z wykształcenia nauczyciel, tłumacz, pedagog, pracował w szkole z dziećmi. Jako że studiował filologię romańską, nauczył się biegle mówić nie tylko po francusku, ale także po włosku i po hiszpańsku, a gdzieś tam po drodze nauczył się także 17 innych języków, biegle bądź w stopniu komunikatywnym, a swoje zdolności zaprezentował nawet w telewizji. Konrad, to była historia opowiedziana w 14 językach. Mam nadzieję, że zrobiłeś sobie dobre notatki. Za chwilę to zweryfikujemy. Poproszę o odwrócenie fotela. Chyba się trochę stresuję. A pytania sprawdzające zada... Link do całego materiału zamieszczam w opisie. No, w każdym razie chodzi o to, że Konrad intelektualnie nie odbiega od niektórych bardzo znanych spirytystów. No, ale Nobla nie dostał. No, pech, peszek. Nobla nie dostał. W każdym razie ze swoimi wykładami spirytystycznymi Konrad przemierzył chyba cały świat i można było go usłyszeć między innymi w Brazylii, w Norwegii, w Niemczech i w Anglii. Bardzo często religie zaczynają swoje katechizmy od rozdziału Bóg. Czyli zaczynamy od tego, że Bóg istnieje, a później opowiadamy, jak wygląda ten świat, który został przez Niego stworzony. Natomiast spirytyzm podchodzi do tego trochę inaczej. Pokazuje nam, kim my jesteśmy i my, rozumiejąc siebie i nasze miejsce we wszechświecie, jesteśmy w stanie dojść do tego, że rzeczywiście istnieje ta siła wyższa, która wszystko stworzyła. I ja taką drogę też odbyłem, bo jak większość z nas, wychowywany byłem oczywiście w takim duchu katolickim. Pamiętam, jako dziecko chodziłem z moją babcią czy mamą do kościoła. Religia stanowiła bardzo ważne miejsce w moim życiu. Prawda? Było takim elementem trochę porządkującym świat. I ja starałem się gdzieś początkowo robić to, co ludzie mi mówili, prawda? Wierzyłem we wszystko. Natomiast w pewnym momencie zacząłem mieć wątpliwości. Zacząłem zadawać dużo pytań, na które nie znajdowałem odpowiedzi. Do tego stopnia, że na lekcjach religii, pamiętam, jak zadawałem pytania na kartkówkach i wywoływało to dużą konsternację. Pamiętam, że nawet jeden ksiądz przeglądał kartotekę rodzinną, żeby sprawdzić, kim tak naprawdę jestem i miał później... Ale tak naprawdę nie udzielił mi żadnych odpowiedzi. Szukaj sobie sam. Czyli to było takie cały czas poszukiwanie, zadawałem mnóstwo pytań. I pamiętam, że zadałem jakieś takie jedno pytanie. Co się dzieje z... Znaczy, gdzie jest taka sprawiedliwość? Mówi się, że Bóg jest sprawiedliwy, ale weźmy sobie trzy osoby. Jedna osoba jest to osoba wychowywana w duchu religii, tej czy innej, która jasno ma przekazane, co ma robić, żeby osiągnąć życie wieczne, pójść do nieba, czy jakkolwiek sobie to wyobrażam. Z drugiej strony mamy osobę, która żyje gdzieś w jakiejś dżungli i jest kanibalem. No bo tak nauczono go w domu, rodzice mu to przekazali. I trzecia osoba to jest małe dziecko, które umiera, mając roczek, które tak naprawdę nie może nic zrobić. I teraz jaka jest sprawiedliwość? Kto pójdzie do nieba? Kto zostanie zbawiony, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali? Jeśli tylko ta pierwsza osoba, bo ona wykonywała wszystkie polecenia, żyła zgodnie z tym, co zostało przekazane danej religii, to gdzie jest sprawiedliwość? Dlaczego ta druga i trzecia osoba nie ma szans również na to szczęście? Bo przecież one być może starały się robić tak wiele, jak tylko potrafią. Tak wiele, jak im przekazano. Wykonywały wszystkie polecenia i tak dalej. Jako dziecko małe, oczywiście bardzo mało, ale też no, nie można powiedzieć, że zrobiły coś złego tak naprawdę, wbrew temu, co im przekazywano. A jeśli powiemy, że wszyscy pójdą do nieba, to teraz zastanówmy się nad tym pierwszym naszym człowiekiem, który musiał wysilać się, musiał naprawdę robić bardzo duże rzeczy, a inni dostali to samo za darmo. Pamiętam, zadałem to pytanie na jednej z lekcji religii i oczywiście nie uzyskałem odpowiedzi.
tak naprawdę te wszystkie poszukiwania wewnętrzne, one mnie doprowadziły do tego, że do porzucenia całkowicie religii, do porzucenia idei Boga czy czegokolwiek. No pomyślałem sobie, nie, to nie ma sensu, nie ma żadnych rzeczy, które wykraczają poza naukę. Nie wierzyłem w żadne duchy, w żadne paranormalne zjawiska. Nic takiego mnie zupełnie nie interesowało. Ale zacząłem wtedy czuć w pewnym sensie pustkę. I myślę, że to jest taka pustka, którą znajdziecie bardzo często w krajach zachodu, gdzie ludzie odrzucili religię, ale nie mają nic w zamian. I ja w tych poszukiwaniach natrafiłem na Księgę Duchów. Książka, taka myślę, tytuł mało zachęcający dla kogoś, kto twardo stąpa po ziemi, jest olbrzymim sceptykiem. Mówię, jakie duchy, o co chodzi. Zacząłem czytać tę przedmowę, bo bardzo nudna, ale były tam pytania-odpowiedzi. Myślę, pytania-odpowiedzi są łatwiejsze do zapoznania się, więc przejdę do nich. I to, co mnie zszokowało, to, że znalazłem tam odpowiedź na to pytanie, które zadawałem dużo wcześniej na tych lekcjach religii. I znalazłem w tej książce bardzo logiczne wyjaśnienia i odpowiedzi, które... Nie wiem, czy to czasem macie tak, że coś, macie wrażenie, że coś was uderzyło, prawda, i nagle wasze życie się zmienia. Że otwiera się w głowie jakieś drzwi otwierają się, które prowadzą zupełnie do innego postrzegania świata, że od tego momentu wasze życie wygląda inaczej. Ja tak miałem, bo zobaczyłem, że jest tam teoria świata zbudowana tak logicznie, że nie mam żadnych do niej pytań. Prawda? I to, co było ciekawe, ja nie wiedziałem wtedy jeszcze, jak ta książka powstała. Pomyślałem sobie, że jeśli napisał ją jakiś człowiek, to nie ma dla mnie znaczenia, kto to napisał, gdzie. Ważne jest to, że te informacje, które są tam zawarte, stanowią tak spójną całość, że i wydają mi się tak logiczne i sensowne, że po prostu muszę je przyjąć, muszę je zaakceptować w pełni, bo nie ma innego wyjścia. Świat nie może wyglądać inaczej. Nie wiem, czy książkę rzeczywiście podyktowały duchy, ale to nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to jest jej treść, która pozwala uporządkować ten świat, czyli pozwala uporządkować trochę tę pustkę, którą pozostawia porzucenie religii. Ale tak naprawdę to, co jest też bardzo dobre w spirytyzmie, to jest to, że on religii nie wyklucza. I tak naprawdę jest jej uzupełnieniem. Czyli równie dobrze można wyznawać jakąś religię i być spirytystą. Bo bycie spirytystą nie oznacza wywoływania duchów i robienia różnych dziwnych rzeczy, o które ludzie nas mogą podejrzewać. Oznacza tak naprawdę zrozumienie świata i tego sensu życia, który my mamy, a także ta definicja, którą podał Allan Kardec, że spirytysta to jest człowiek, który chce stawać się lepszy dzisiaj niż był wczoraj. I stawać się lepszy jutro niż był dzisiaj. Czyli to jest ktoś, kto próbuje się zmienić, który stara się być lepszym człowiekiem, a kwestia tego, w co wierzy, czy wierzy w to, czy tamto, nie ma znaczenia, bo sam spirytyzm też nie jest czymś zamkniętym. To jest to, co masz wierzyć. Sam Allan Kardec, gdy pisał o reinkarnacji, wspominał, że z początku nie wierzył w jej istnienie. Uważał, że to jest jakiś błąd. Co prawda wszystkie te duchy mu przekazywały informację, że reinkarnacja jest faktem, ale reinkarnacja nie do końca mu odpowiadała. Być może dlatego, że wychowywany był w tradycji takiej, gdzie no reinkarnacja nie była uznawana jako idea, czy jako prawda. Natomiast w pewnym momencie doszedł do wniosku, że rzeczywiście cała logika reinkarnacji ma sens, więc on tę teorię przyjął. Ale cały czas powtarza, jeśli coś wydaje się wam dziwne, czy być może nieprawdziwe w teorii spirytystycznej, to nie ma problemu, nie musicie tego przyjmować. Możecie zastanawiać się nad tym, szukać jakichś argumentów i to, co jest ważne, jeśli ktokolwiek da jakieś dowody na to, że jakakolwiek informacja w Księdze Duchów czy w innych książkach jest fałszywa, to można ją odrzucić i zamienić tymi informacjami prawdziwymi. Gdy spoglądamy na kwestie, powiedzmy, manifestacji duchów, naukowcy zawsze mogą powiedzieć, to są jakieś bzdury, ktoś sobie wymyślił coś, to nie jest prawdziwe. Nauka
gdzieś te wszystkie elementy, które były związane z religią, Bóg, dusza, czy jakikolwiek wiara i tak dalej, zupełnie odrzuciła. Ale nie jest w stanie pewne rzeczy wyjaśnić. Więc tutaj też jest taki problem i w momencie, kiedy idziemy w jedną stronę, to odczuwamy pustkę. Prawda? Czyli jeśli idziemy tylko i wyłącznie w stronę religii, odrzucamy naukę, to wiele rzeczy będzie nas niepokoiło. Podobnie jeśli odrzucimy religię, a pójdziemy w stronę nauki, będziemy mieć wiele pytań, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Gdy pytamy się ludzi, dlaczego wyznają jakąś opinię, czy w coś wierzą, są dwa rodzaje tak jakby odpowiedzi. Zapytam się was, dlaczego wierzycie na przykład w istnienie atomów? Czy ktoś was je widział? Odpowiedzi: wierzę, bo ufam naukowcom, którzy przekazali nam te informacje. Może nie ma atomów, może rzeczywiście, nie wiem, Ziemia jest płaska, kto wie, prawda? Ale my ufamy tym ludziom, którzy ten temat zbadali. Nie jesteśmy w stanie poznać całego świata. Czyli to jest jeden element. Natomiast jest też drugi element. Element własnego doświadczenia. I tutaj religia ma bardzo silne, bo często ludzie mówią, ja wierzę, bo doświadczyłem czegoś, co jest ponad mną. Doświadczyłem tego elementu boskości, miałem kontakt z, nie wiem, z Duchem Świętym czy cokolwiek. Czyli są to takie wewnętrzne pojedyncze przeżycia. To też z punktu widzenia spirytyzmu też są istotne, prawda? Możesz się zapytać, dlaczego wierzysz w duchy? Ktoś powie, no bo ja widziałem ducha. I teraz no, nie zaprzeczymy tej osobie. Nie możemy powiedzieć, nie, to miałeś halucynację. Nie, ta osoba jest przekonana. Bądź też ludzie, którzy mieli jakieś przeżycia, powiedzmy, z pogranicza śmierci. Oni w pewne rzeczy wierzą, bo sami je przeżyli. Ale my nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, potwierdzić ich naukowo. Tutaj tak naprawdę ten spirytyzm przynosi odpowiedź. Z jednej strony mamy taki grunt, który daje nam pewność. Mamy to logiczne wyjaśnienie świata. Z drugiej strony mamy poczucie przynależności. Możemy szukać sami, ale mamy też możliwość spotykania się razem, prawda, i rozmawiania na ten temat. Mamy to poczucie, że jesteśmy w stanie dążyć do tego sakrum, do tego czegoś, czego nie jesteśmy w stanie objąć zmysłami. Gdy spojrzymy na ludzi, którzy są spirytystami, zauważymy, że są to bardzo często ludzie, którzy są bardzo niedoskonali. To nie jest tak, że najlepsi ludzie na świecie stają się spirytystami. Wręcz przeciwnie. Jedyna rzecz, która łączy nas, jest to, że mamy wiele różnych grzechów i wiele problemów z przeszłości. Natomiast chcemy coś zmienić. I ponieważ nasza sytuacja jest bardzo zła, potrzebujemy bardzo silnego narzędzia. My zazwyczaj przed czymś uciekamy, chcemy coś w sobie zmienić. I ten spirytyzm jest dla nas narzędziem. On pozwala nam lepiej zrozumieć świat, zrozumieć, że możemy zostawić to, co złe, za sobą, ale musimy też to naprawić. Czyli uczy nas takiej odpowiedzialności za to, co robimy. To nie jest tak, że zrobię coś złego, pójdę się wyspowiadam na koniec życia i już idę do nieba. Nie, to jest tak, że zrobiłem coś złego, muszę to naprawić. Jak już wspomniałem, to był tylko fragment wykładu. Link do całego materiału zamieszczam w opisie. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.